I witamy na drugiej części konferencji po meczu Śląska z Zagłębiem Lubin. Tym razem z nami trener WKS-u Jacek Magiera. Trenerze, proszę o krótkie podsumowanie spotkania. Pierwsza połowa dobra, druga połowa słaba. 2-1 dla Zagłębia. I czekamy na pytania od Państwa. Kto zaczyna? Proszę, Karol. Bugajski przegląd sportowy, panie trenerze, na to zaćmienie w pierwszym kwadransie drugiej połowy. Dlaczego tak się stało? Po bardzo udanej pierwszej części, tak jakbyście się nadmiernie uspokoili tym związaniem. No, mieliśmy wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej agresywnie zdecydowanie wejść na drugą połowę. Rzeczywiście przez pierwsze 5 minut, jak zerknąłem na zegarek, to nie mieliśmy chyba przez nawet 10 sekund piłki. I to było za bardzo statycznie z naszej strony, nie było doskoku, nie było wygrywanych pojedynków, nie było przerwania akcji, nie było takiej energii, z jaką wyszliśmy w pierwszej połowie i utrzymaliśmy tą energię przez całe 45 minut, bo to był Śląsk taki, jakiego chcemy i to drużyna czuje, bo drużyna wie, że dała ciała w drugiej połowie i przekaz, jakby tu każdy z osobna siadł z piłkarzy, byłby taki sam, bo wiemy, że dzisiaj nie... Gdybyśmy utrzymali taki sam poziom w drugiej połowie, to tego meczu byśmy nie przegrali, tylko wygrali i to o tym wiemy. Natomiast będziemy o tym rozmawiać. Ja wiem, że są takie już owiane sławą zdania, wyciągniemy wnioski, zrobimy analizę. Zrobimy analizę, wyciągniemy wnioski, oczywiście. Natomiast same wyciągnięcie wniosków, same zrobienie analizy nic nie da, bo trzeba być tak samo skoncentrowany, skupiony, trzeba tak samo przesuwać w poziomie, jak i w pionie, jak w pierwszej połowie, w drugiej, a nie tylko w pierwszej. Trzeba realizować te zadania, które sobie nakreślamy w szatni, bo nie po to pokazujemy zawodnikom na wideo, bo mamy taką dzisiaj możliwość technologiczną, jak trzeba grać, aby zagrywać w inne sektory wojska, a gramy nie tam, gdzie trzeba i popełniamy błąd, zostaje piłka na naszej połowie stracona i brakuje nam wtedy bocznego obrońcy na swojej pozycji, bo jest ustawiony inaczej względem tego, co mówiliśmy w szatni. Za dużo odległości i stracone gole. No mimo tego, że przestraciliśmy tego pierwszego gola na 1-1, no to mieliśmy jeszcze możliwość powrotu do prowadzenia po znakomitej akcji Jastrzębskiego. Też informacja z naszej strony była taka, że bramkarz Zagłębia broni blokiem i należy szukać na uderzenie nad bramkarzem, pod cinką bądź też kiwania. Denis wybrał inną sytuację. Wiadomo, że w ułamku sekundy piłkarze muszą podejmować decyzję. Natomiast będziemy pracować nad tym, aby każdy z nich grał na swoich atutach, czyli wykorzystywał swoje atuty, jakie ma. I szybkość, i bieganie za linię obrony. Także jest dużo, dużo pracy i wiemy o tym, ale takiego Śląska chcemy jak w pierwszej połowie. Chcemy, aby chcę podziękować kibicom za znakomity doping, za to, że przyszli dzisiaj w bardzo dużej liczbie na stadion. Dawno tego tutaj nie było. Chciałbym, aby była moda na Śląsk, na taki Śląsk, aby ci kibice wytrzymali cierpliwość, aby ci kibice zaufali, aby ci kibice nas wspierali, mimo tego, że dzisiaj ten wynik nie jest taki, jaki byśmy chcieli, ale no chciałbym, żeby Wrocław w końcu doczekał się tego, że średnia widzów na stadionie będzie 20 tysięcy minimum. I do tego będziemy dążyć. Do tego będziemy dążyć pracą, do tego będziemy dążyć intensywnością zajęć, do tego będziemy dążyć wymagając od każdego z piłkarzy to, aby dawał sygnały takie jak w pierwszej połowie. Odbioru piłki, agresywności, intensywności. No i taki Śląsk ma być. Tak jak w pierwszej 45 minutach. No ale powtarzamy też Kielce, prawda? Bo w Kielcach też zagraliśmy świetne 45 minut. Dzisiaj widocznie stać jest nas na tyle. To jest o sobie też to otwarcie mówmy, ale jestem ambitny, sztab jest ambitny, zawodnicy są ambitni, bo jest zupełnie inna mentalność dzisiaj w tym zespole niż jeszcze niedawno była i to widać na treningach, to widać też w tych meczach, które zagraliśmy w ostatnim tygodniu, w dwóch meczach. Mówi pan o mentalności, a nie ma pan takiego poczucia, że po bramce na 1-2 za szybko to siadło, za szybko Śląsk się pogodził z tym, że ten rezultat jest niekorzystny. Nie chcę powiedzieć, że Śląsk zaczął grać taki pikum-pakum, ale zaczął, nie miał planu, bo to było zamiast nawet spróbować wygrać pojedynek, zagrać na tak zwaną aferę, jak to Piotr Świerczewski mówił, my graliśmy w tył. I tak nie ma takiej możliwości, aby cokolwiek zrobić. Byliśmy za daleko od siebie, nawet zagranie dalekiego podania w pole karne na Keneta, czy też na Erika Exposito, gdzie większość zawodników miałaby wtedy podchodzić pod pole karne i zbierać tak zwane drugie piłki. Tego zabrakło. No, krzyczeliśmy, ale
my możemy sobie krzyczeć z boku, bo nie słychać już tego. I tutaj próbowaliśmy różnych rozwiązań, nawet zmianę systemu ustawienia na ostatnie minuty, ale to też nic nie dało. Karol wszedł, starał się, Burak Indrze wszedł, starał się. Kenneth też jeszcze to nie jest zawodnik, który dzisiaj nam jest w stanie dać przez 90 minut intensywność, jakość, bieganie. Potrzeba czasu na to, żeby go przygotować. Wiedzieliśmy, że taka sytuacja będzie miała miejsce z nim, dlatego potrzeba tu cierpliwości, ale sama cierpliwość nie wystarczy. W piłce nożnej, w sporcie potrzebne są też punkty. Ja chciałem też zapytać o przyczynę zmiany Piotra Samca-Talera już w 60 minucie. Stosunkowo szybko, on grał dobrze, on grał bardzo intensywnie. Już brakowało mu trochę sił, czy jakieś inne przyczyny tej zmiany? Nie, no po to też mamy zawodników na ławce świeżych tak zwanych, żeby dali impuls. To był moment taki, gdzie przegrywaliśmy, nie? Czy to było już remis? Nie, przegrywaliśmy, na pewno przegrywaliśmy. Także chcieliśmy dać dodatkowy impuls do tego. To był jego debiut, Żuka. Na stadionie Śląska, znaczy w drużynie Śląska. No szukaliśmy, jeszcze też był moment taki, że była zagrożona gra Łukasza Bejgera. Wstrzymaliśmy dlatego też zmianę na 3-4 minuty, żeby zobaczyć, czy on da radę, czy nie. Jeżeli nie dałby rady funkcjonować, zrobilibyśmy trzecią zmianę i wszedłby na boisko na tą pozycję, co Bejger gra Lewkot. Jakub Luberda, Radio SK. Ja bym chciał jeszcze ten wątek Piotra Samca-Talera pociągnąć, bo po tym meczu w Kielcach gdzieś padło na niego w internecie trochę krytyki. Dzisiaj chyba dobrze odpowiedział. Jak pan ocenia ten jego występ? No dobrze odpowiedział. Oczywiście ja nie czytam tego, co piszą na Twitterze czy tam na innych rzeczach, bo trzeba sobie otwarcie powiedzieć prawdę, że wielu z tych ludzi, którzy pisze, no nie zna się na piłce tak, jak wydaje im się, że znają. Nie będę tego komentował. Wiele ludzi niekompetentnych jest do tego, aby to pisać. Druga sprawa jest taka, że tam jest dużo i hejtu, tam jest dużo cwaniactwa, tam jest dużo takiego pisania dla obrażania wielu, wielu ludzi. Kiedyś tego nie było i chyba łatwiej się żyło, nie? Z tym, bez tego Twittera i innych rzeczy, gdzie często jest to manipulacja. Manipulują, ktoś tam wypuści jakąś plotkę albo jakieś fejkowe konto napisze, potem tym ludzie żyją. Najgorsze jest to, że jeszcze żyją to ci, co decydują gdzieś tam na wysokich stanowiskach, podejmują pod tym wpływem decyzje. Także no śmiech na sali to jest dla mnie. Ja tu się koncentruję na tym bardziej, co widzę, co widzi sztab. Rozmawiamy na tym, jesteśmy wykwalifikowanym sztabem, także wiemy, kogo mamy w drużynie. Mamy nawet dwóch trenerów UEFA Pro w sztabie, także duże doświadczenie. Także to, ja nie mówię, że jesteśmy nieomylni. Też tego nie powiem, ale na pewno więcej widzimy niż kibic, który tylko i wyłącznie pod wpływem jakiegoś tam jednego zagrania na temat Piotka napisze. Wiele rzeczy, które jest pisane na jego temat i wielu innych, no są no nieprawdziwe, są przykre, że coś takiego w ogóle ma miejsce. A co z tym jego występem? No dobrze, zagrał karny, zrobiony. Miał udział przy bramce. Oczywiście jest kilka rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o podania piłki za linię obrony. Chcieliśmy, żeby zagrywał po ziemi, grał górne, które na takiej murawie jak dzisiaj była przyspieszały i nie dochodziły do naszych zawodników. Ale słucha. Nie myślę, że dwa miesiące temu, może trzy miesiące temu obawiał się powrotu mojego tutaj do klubu. Dzisiaj może z tego powodu być zadowolony. Mateusza Żukowskiego, czy on dostanie jakiś albo zakaz uderzenia z dystansu, albo trening strzelecki osobny, bo ci te fajne strzały takie mocno wysoko z tej góry. Nie dostanie zakazu, wręcz przeciwnie, dostanie nakaz. Nakaz strzałów. Mateusz ma piorunujące uderzenie. Za bardzo się napinał, na pewno dzisiaj. Więcej luzu w tym wszystkim. Natomiast oczywiście celność tych strzałów no, była nie do przyjęcia, bo jedna polpendrowała na drugie piętro, a drugi strzał na trzecie piętro i tutaj na pewno tego zagrożenia po jego strzałach dzisiaj nie było, ale ma strzelać, bo ma bardzo dobre uderzenie z dystansu. Pracujemy, też otwieramy mu głowę na wiele nowych rzeczy, które chcemy, aby robił. Jeszcze więcej będę wymagał od niego gry do przodu. Jest silny, on jak sobie ustawi przeciwnika na swojej pozycji, to jest w stanie z każdym piłkarzem w Ekstraklasie wygrać pojedynek. Jeszcze o zespół Sosnowego chciałem zapytać, bo i w Kielcach, i dzisiaj widzieliśmy chyba takie bramki, które padały raczej z winy, mam wrażenie, przynajmniej z zawodników Śląska, niż z jakiejś wybitnej gry rywala. Bardziej rywal wykorzystywał potknięcia zawodników UKS-u.
Co z tą obroną? To jest wina koncentracji, czy jak pan diagnozuje te problemy? No znowu powiemy sobie, pierwsza połowa perfekcyjna, jeżeli chodzi o grę w obronie. I przesuwanie w pionie, czyli wychodzenie za zawodnikami do środka, ale i też przesuwanie do boku, czyli przesuwanie w poziomie. I w pierwszej połowie to dobrze robiliśmy. Natomiast w drugiej, no co, diagnoza, analiza tego, co gdzieś tam widziałem z ławki, była taka, że najpierw się zaczęło od braku przesunięcia zdecydowanego Łukasza Bejgera w boczny sektor boiska do Pieńko. Pieńko za łatwo w pole karne wprowadził piłkę i wygrał. Potem błąd Rafała Leszczyńskiego i to wszyscy widzieliśmy, że wypluł piłkę przed siebie i też nie ma o czym dyskutować. Natomiast trzecia jeszcze rzecz jest taka, którą można było zachować. Brak bloku, brak wybicia, brak ślizgu, brak reakcji na to, co się dzieje w polu karnym kolejnych zawodników, którzy bronią. Także to jest pierwsze. Druga bramka to, co powiedziałem. Ustawienie nasze taktyczne ze względu na to, że Zagłębie Lubień też zmieniło ustawienie na 1-4-1-4. To nasze ustawienie względem pierwszej połowy było takie, że nasi boczni obrońcy byli w drugiej części trochę wyżej, ale mieliśmy zagrywać piłkę do boku, do nich, a nie przez środek, tak jak to było w wielu miejscach. No i Żuchowski zagrał do środka, do pilnującego Olsena, strata piłki. Janasik jest za wysoko, bo miał być tam, gdzie miał być. No i kolejna już łańcuszek, który poszedł, stracony gol, który nie powinien... znaczy padł, no bo to też przeciwnik jest po drugiej stronie, który ma wykorzystać błędy, ale nasze złe zachowanie w ataku spowodowało to, że straciliśmy go. Szymon Gawrycki, tka czcioną po oczach. Co pan sądzi o występie Rafała Leszczyńskiego? Jak wiemy, miał on dzisiaj ten swój udział przy bramce. Czy w następnym spotkaniu możemy spodziewać się kogoś innego na bramce? Może Kasper Trelowski zadebiutuje? Rafał świetnie je zagrał w pierwszej połowie. I to widać, pewny na przedpolu, pewny wychodząc do środkowań, dobrze wprowadzał piłkę. Rzeczywiście druga połowa, te pierwsze minuty takie, gdzie po braku utrzymania piłki w rękach straciliśmy gola. Natomiast dzisiaj nie będę podejmował ani mówił na ten temat żadnych decyzji. Wiemy o tym, że straciliśmy 3 punkty, straciliśmy 1 punkt, czyli nie mamy, ale ja na pewno nie straciłem zaufania do Rafała Leszczyńskiego. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze, też ja mam takie pytanie, bo wiadomo, mówi się, że w futbolu z tym nie jest najważniejsze, że futbol to nie jazda figurowa na lodzie, ale dzisiaj Waldemar Fornalik powiedział, że to był już zupełnie inny Śląsk, aniżeli w ostatnich meczach, nawet ostatniego sezonu. I czy ten styl jednak i to, że na przykład jak dzisiaj wygląda na UE, tak? Dużo lepiej niż w końcowych meczach poprzedniego sezonu, jednak prognozuję, że te punkty w końcu przyjdą. Tak szukam jakichś pozytywów jednak, ale wydaje mi się, że warto ich poszukać, bo styl jednak też jest gdzieś istotny. Znaczy, dla mnie bardzo ważny jest styl, oczywiście połączony ze zdobywaniem punktów, natomiast no, uważam, że na takie mecze warto przychodzić i można przychodzić i kibicom się to podobało. I to, co to pan powiedział przed chwilą, nawet postawa na Huela, który kilka razy, to jest jego obowiązek oczywiście każdego, od tego niego wymagamy, ale biegnie 50 metrów na sprincie, żeby odebrać piłkę w środku boiska. Takiego Śląska chcemy. I taką mentalność tych zawodników chcemy. Natomiast dzisiaj jest dla mnie, jako osoby odpowiedzialnej za to, najważniejsze, aby utrzymać to przez 96 minut, a nie przez 45. Dlaczego dzisiaj jesteśmy w stanie grać przez 45 minut tak, jak chcemy, a nie przez 90? Być może też to, w jaki sposób Śląsk grał w ostatnich latach, czyli w niskiej obronie, gdzie nie było tego grania do przodu w ostatnich latach, w ostatnich półtora roku. Był zupełnie inny styl, inne wymagania od piłkarzy w stosunku do tego, co dzisiaj chcemy. No, potrzeba się też przestawić, potrzeba się też odważyć, potrzeba zaufać i zobaczyć, że to ma sens, bo ma sens. No, ja tu się zgodzę z tym, co powiedział Waldemar Fornalik, że zagraliśmy dobry mecz, ale co z tego? Dobry wieczór, panie trenerze. Marcin Polański, Śląsknet. Pierwsze pytanie o tą mini odprawę taktyczną w końcówce drugiej połowy. Tam piłkarze się zgrupowali i jako członkowie sztabu coś tam przekazywaliście. Czy może trener zdradzić, jakie wskazówki wtedy w kierunku piłkarzy padały? No, to była ta sytuacja, gdzie wprowadzaliśmy Borysa i Indrze na boisko.
Inże, bo ja pytałem Buraka, jak na niego trzeba, mówiłem się, że Ins, ale on powiedział mi, że Inże, także tutaj do was też informacja. Co było powiedziane tam w tym kółku krótkim? No zmiana ustawienia. Na kartce było rozpisane, kto na jakiej pozycji. Zmieniliśmy wtedy system grania na 1-3-4-3. I teraz już nie będę mówił, że Kenneth miał być centralnym, Erik z lewej strony na dziesiątce, Borys na prawym i tak dalej, no bo to było widać. Po meczu w Kielcach mówił pan, że zmiennicy nie dali tej jakości, której pan oczekiwał, a jak było dzisiaj? Inaczej, no dzisiaj zawodnicy też wchodzili w innym momencie. W Kielcach wchodzili przy wyniku 1-0, dzisiaj wchodzili przy wyniku 1-2. Także oczekiwania też były zupełnie inne pod względem założeń taktycznych tego co chcemy. Druga sprawa jest taka, że otwarcie sobie trzeba powiedzieć, że wchodzili w momencie takim, gdzie my nie mieliśmy za dobrego pomysłu na to, co zrobić, bo graliśmy sobie po prostu bez planu na to, jak dośrodkować piłkę w pole karne, czy też strzelić z dystansu i to wiemy, dlatego ta faza, która była, jest na pewno do poprawy. Ale piłka nożna to momenty. Te momenty, które są dobre, trzeba wykorzystywać po to, aby zabierać pewność siebie przeciwnikowi. My dzisiaj nie zrobiliśmy tego w pierwszej połowie, a w drugiej połowie Zagłębie zrobiło to, co zrobiło, że odebrało nam atuty na to, aby móc to spotkanie wygrać. W Kielcach Śląsk w końcówce zdecydowanie oddał inicjatywę. Tutaj też Śląsk nie miał pomysłu na to, jak gonić wynik. Czy widzi tutaj trener problem głównie w kwestii mentalnej, powiedziałbym właśnie tego pomysłu, tego co mają piłkarze robić na boisku? Czy może gdzieś trener dostrzega, że być może brakuje też sił w końcówce na to właśnie, żeby wtedy dać te 120% na Murawę? No, pracujemy bardzo intensywnie nad tym, aby tych sił było jak najwięcej, natomiast wiemy, że tą bazę się buduje przez długi czas. To nie tak, że my przez miesiąc budujemy bazę na cały sezon, albo na 2 lata, nawet na 3. Zawodnicy mają pokonywać cały czas swoje bariery, które mają, przekraczać kolejne granice i to serwujemy w treningach i chcemy, żeby tak było, natomiast na wiele rzeczy potrzeba czas. Co do tego pomysłu na tą granie, no to też trzeba powtarzalności, no ale jak mieć powtarzalność, jak Kenneth Zochory na przykład zagrał z zawodnikami Śląska w meczach o stawkę 20 minut do tej pory. Także na to też potrzeba czasu i też poznaje i ligę, poznaje i partnerów, których ma wokół siebie, także działamy. Tu się nikt nie ma prawa załamywać i nie wyobrażam sobie, że ktoś się załamuje. Jesteśmy wkurzeni, bo jesteśmy i dobrze, bo jakbyśmy byli nie wkurzeni, to by było źle z nami i z drużyną. Dlatego ta reakcja jest dobra. No, najgorsze jest to, że nic nie jesteś w stanie już zrobić teraz. No bo co zrobisz? No nic. Możesz pogadać. A trzeba następny mecz szukać 3 punktów. Proszę, Maciej Piasecki. Dzień dobry panie trenerze, Maciej Piasecki w Prosper. Ja tylko właściwie jedno pytanie, bo tutaj bardzo dużo rozkładamy na czynniki pierwsze do spotkania i słusznie zresztą, dlatego nie chciałbym się powtarzać, ale zastanawiam się tak już od takiej strony no typowo ligowej, patrząc na tabelę, no to pewnie odpowiedź jest jasna, ale zapytam pana tak, jak pan uważa. Bardziej jest cenne to, co się wydarzyło w Kielcach i ten remis, czy jednak te 45 minut dzisiaj Zagłębiem i to co... I to, co widzieliśmy, jak no, Śląsk Zagłębie trzymał pod wodą w pierwszej połowie, a no wiadomo, co się wydarzyło w drugiej. Znaczy, wszystko jest cenne, bo to jest doświadczenie, które zbieramy, informacje, które są odnośnie zawodników, jak reagują, jak funkcjonują. Także to wszystko przyniesie pozytywne skutki. Natomiast też powiem, wiedziałem przed meczem, że jak Śląsk wygra, to choćby nie wiadomo, co się wydarzyło, do jutra jest liderem. Czyli graliśmy o pozycję lidera. Ale też wiedziałem, że jak przegramy, to będziemy na 3. miejscu od końca, czy tam 4., 5., nie wiem. Także tak to wygląda dzisiaj na tym poziomie, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Jest o co grać, bo każda seria zdobyczy punktowych daje skok w tabeli. I do tego dążymy. No ja powtórzę tutaj to, co powiedziałem, że celem dzisiaj naszym na ten sezon jest to, żeby w końcu wygrać 3 mecze z rzędu. Najpierw trzeba powiedzieć o jednym, bo na razie jeszcze tego nie mamy, ale to jest cel i do tego ambitnie będziemy dążyć. Panie trenerze, co to był za upominek dla trenera Fornelika przed meczem?
dostał buteleczkę takiego dobrego trunku z dedykacją panu trenerowi Waldemarowi Foralnikowi z wyrazami szacunku i uznania i gratulacji za poprowadzenie 500. meczu na poziomie ekstraklasy, bo to jest wielka sztuka i trener Fornalik pokazał swoją postawą, byciem cały czas tym samym Waldemarem Fornalikiem, że można być normalnym gościem i osiągać sukces. Nie widzę więcej pytań, chciałem tylko na koniec powiedzieć, jest to jeszcze nieoficjalna informacja, ale wiem, że za tydzień w Terminarzu Śląska jest mecz z Pogonią Szczecin. Jesteśmy po rozmowach i z Ekstraklasą, i z Pogonią Szczecin. Ten mecz prawdopodobnie zostanie przełożony. Oficjalne będzie to najpewniej najszybciej w czwartek po awansie Pogoni, za który trzymamy kciuki. No ale chcielibyśmy, żeby też Państwo swoim odbiorcom taką wiadomość przekazywali, że ten mecz prawdopodobnie będzie przełożony. Sprzedaż biletów jest wstrzymana w tym momencie. Więc do zobaczenia prawdopodobnie nie za tydzień, a na kolejnych meczach Śląska Wrocław. Dziękujemy. Dziękuję.